pierwsze życie przemawiać jako premier rządu polskiego w tej katedrze. Jest dla mnie wielkim przeżyciem, ponieważ każdy szczegół tej katedry jest mi dobrze znany. Tu w tej katedrze służyłem na mszy, chyba przy wszystkich ołtarzach tej katedry. I chciałbym nam wszystkim to zgromadzonym życzyć Polsce, aby Bóg dopomógł ziemi płockiej, Płockowi, województwu płockiemu, aby Bóg dopomógł nam w tym dziele tworzenia wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej. Jak się trzymasz, dobrze?
akademiczna. Matematyka dla mnie była groźna instytucja. Teraz jesteśmy z drugiej strony, panie premierze. Tego czasu była to groźna instytucja, ale, ale zachowałem jak najlepsze wspomnienia o wszystkich moich nauczycielach i wychowawcach. I prawdę mówiąc, ogromnie dużo im zawdzięczę. Myślę, że tak samo i Państwo, wychowankowie, Wam dużo zawdzięczają. Dziękuję bardzo za to miłe spotkanie. Nie wiem, czy to jest moja klasa, czy następna. Tak, bo tak, tak, to jest tak. To jest ja siedziałem tutaj. To ja tutaj siedziałem w tym stole.